Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam telewidzów, witam sympatyków Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu i zapraszam na Żniwa w Skansenie 5 sierpnia. Zobaczymy tam między innymi pokazy prac żniwnych w zagrodach i na polach, msza święta w tamtejszym kościółku o godzinie 14 w intencji rolników, widowisko żeńcy w wykonaniu regionalnego zespołu pieśni i tańca Boczki Chełmońskie o godzinie 12, pole przy zagrodzie z Ligówka. Ten sam zespół o godzinie 15, koncert w amfiteatrze, tamtejszym amfiteatrze, sceny z życia dawnej wsi w wykonaniu grupy rekonstrukcji historycznej ludności cywilnej z Mławy. Prezentacje zajęć gospodarczych i rzemiosła w zagrodach chłopskich. Między innymi zwiedzający poznają obrzędy strojenia przepiórki i oglądają proces tworzenia wieńca dożynkowego. Na dzieci natomiast czekają warsztaty, jak to ze zbożem było, podczas których nauczą się młócenia cepami, oczyszczania ziarna wialnią, a także mielenia ziarna w żarnach oraz w młynku do kaszy. Kiermasz rękodzieła i produktów regionalnych, przejażdżki konne, bryczki i jazda w siodle, to wszystko będzie do Państwa dyspozycji. Zobaczymy, jak żniwiarze tną zboże kosą. Zobaczymy wiele, wiele innych atrakcji, których teraz w tej chwili na pewno wszystkich nie powiem, bo ich jest bardzo, bardzo dużo. Zapraszając na tą świetną, wyjątkową przygodę na Żniwa w Skansenie, zapraszam na stronę internetową Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 5 sierpnia spotykamy się w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu o godzinie 10:00. My też tam będziemy. Do zobaczenia.